Tekst manny na 16 grudnia. Jak długo będziecie chwiać się na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeśli Baal, idźcie za nim. Pierwsza Królewska rozdział 18, werset 21. Komentarz parauzyjny. Potrzebujemy jakiegoś probierza, czegoś, co pomoże nam w podejmowaniu decyzji. Co umożliwi umysłowi szybko się decydować. Tym probierzem powinna być Boska Wola, tak by jej dostrzeżenie w odniesieniu do każdej sprawy natychmiast ją rozstrzygało. Zdolność podejmowania szybkiej decyzji, zawsze właściwie odczytującej Boską Wolę, wymaga pewnego doświadczenia i zdyscyplinowania. Im wcześniej rozpoczniemy, tym wcześniej dojdziemy w tym do obiegłości. Im bardziej energicznie zabierzemy się do poznania Boskiej Woli i jej pełnienia oraz pokazania mu przez to, że mamy radość spełnienia Jego Woli, tym lepiej i tym szybciej nasz charakter będzie oparty na właściwych zasadach. – Reprint numer 2950 Komentarz Epifaniczny Służenie Jehowie oznacza martwotę wobec siebie i świata, a ożywienie wobec Boga. Ten służy Bogu, kto odmawiając posłuszeństwa ciału oraz światu jest posłuszny Bogu. Baal przedstawia przede wszystkim szatana jako Boga tego świata. Służenie Baalowi oznacza życie dla siebie, świata i przeciwnika. W sposób bardziej szczególny Baalowi służą ci, którzy świadomie lub nieświadomie naśladują szatana w sięganiu po władzę lub wspierają tych, którzy to czynią. Wodzowie ludu Bożego są szczególnymi obiektami pokus w tym zakresie, a niektórzy z nich mniej lub bardziej im ulegają. Tego właśnie dotyczy szczególna próba obecnego, epifanicznego okresu, w której obecności naszego Pana. Bądźmy więc szybcy w działaniu. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Druga Mojżeszowa rozdział 22 werset 29 Z obfitości zboża i ciekących rzeczy Twych nie omieszkasz pierwiastek ofiarować, pierworodnego z synów Twoich oddasz mi. Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 24 Nikt nie może dwom Panom służyć. Gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi, nie możecie Bogu służyć i mamonie. Rozdział ósmy, wersety 21 i drugi, a drugi z uczniów jego rzekł mu: Panie, dopuść mi pierwej odejść i pogrześć ojca mego, ale mu Jezus rzekł: Pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią umarłe swoje. Rozdział dziewiętnasty, wersety od szesnastego do dwudziestego drugiego. A oto jeden przystąpiwszy, rzekł mu, Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, abym miał żywot wieczny. Ale mu on rzekł, Przecz mnie dobrym. Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg. A jeśli chcesz wnieść do żywota, przestrzegaj przykazań. I rzekł mu, których. A Jezus rzekł, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa. czci ojca Twego i matkę, i miłować będziesz bliźniego swego, jako siebie samego. Rzekł mu młodzieniec. Tego m wszystkiego przestrzegał od młodości swojej, czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus. Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj majątności twoje i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyszedłszy naśladuj mnie. A gdy młodzieniec te słowa usłyszał, odszedł smutny, albowiem wiele miał majątności. Ewangelia Łukasza rozdział 9 wersety 61 i 62, rzekł też i drugi, pójdę za tobą, Panie. Ale mi pierwej dopuść pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. Rzekł do niego Jezus, żaden, który by przyłożył rękę swoje do pługa, a oglądałby się nazad, nie jest sposobny do Królestwa Bożego. Dzieje apostolskie rozdział 24 werset 25, a gdy on rzecz czynił o sprawiedliwości i o powściągliwości, i o przyszłym sądzie, uląkł się Felix i odpowiedział, już teraz odejść, a gdy czas upatrze, każe cię zawołać. Jozuego rozdział 24 werset 15, a jeżeli się wam zda źle służyć Panu. Obierzcież sobie dziś, komu byście służyli, chociaż bogi, którym służyli ojcowie wasi. Co byli za rzeką, chociaż bogi amorejskie, w których wy siemi mieszkacie, ale ci ja i dom mój będziemy służyli Panu. Izajasza rozdział 50 werset siódmy. Bo Panujący Pan wspomaga mnie, przetoż nie bywam pohańbiony. Dlatego postawiłem twarz moje jako krzemień, gdyż wiem, że pochanibiony nie będę. Pierwszy Korentów, rozdział 15, werset 58. A tak, bracia moi, mili, bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w uczynku pańskim zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest nadaremna w panu. Drugi Piotra, rozdział 1, werset 10. Przetoż, bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili, albowiem to czyniąc, nigdy się nie potkniecie. Pieśni 14, 8, 48, 114, 134, 302, 312 Wiersze Brzasku 14, Tylko Jezus Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5322. Pytania: Jakie doświadczenia tego tygodnia wymagały mojej decyzji? Jak te doświadczenia przyjąłem, przyjęłam? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.